Słowo Boże na początek. Fragment listu apostoła Pawła do Galacjan i czytamy z pierwszego rozdziału od pierwszego wersu. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać, tutaj czytam z oryginału, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Drodzy bracia i siostry, spotkało nas coś niezwykłego. Coś nadzwyczajnego. Rośliśmy sobie na tej ziemi jako chwast. Chwasty mają to do siebie, że są bardzo dobrze zakorzenione. Nie wiem, czy ktoś się kiedyś mierzył z tym, ale to tak wygląda, że chwasty są bardzo mocno zakorzenione. Tak im dobrze w tej glebie i tak się panoszą na tej ziemi i wydają oczywiście wspaniały owoc. Taka ciekawostka, na ogół chwasty są bardzo zdrowymi roślinami. To też taki dziwny pomysł Pana Boga. No. I my byliśmy takimi chwastami. I Bóg w swojej łasce zrobił coś niezwykłego. On zdecydował, takie przeszedł po ogrodzie, tego wyrwał, tego wyrwał, tego wyrwał, tego wyrwał. I wiemy z listu do Efezjan, że nas wyrwał i przesadził do Królestwa Bożego. Wszystko to stało się w wyniku łaski. W wyniku wspaniałej Bożej łaski. Jeśli więc słuchasz tego dzisiaj, a jeszcze nie wiesz, co masz zrobić z tym słowem, które do ciebie dociera, to słuchaj. 15 werset. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swojego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Jeżeli, drogi bracie i siostro, może jeszcze nie drogi bracie i siostro, może przyjacielu, przyjaciółko, słuchasz Słowa Bożego i myślisz sobie, chyba Bóg do mnie mówi. No ale przecież... No nie mogę tak, no jak, no gdzie? Pójdę zapytać ciotki Klotki. Co mi ciotka Klotka powie? To ja ci powiem, co ona ci powie. Wiara u ojców, babek, ciotek i wszystkich, a ty co? Za tym Jezusiczkiem? No to nie pójdę. To pójdę do proboszcza. No co ci proboszcz powie? Nie słuchaj tych sekciarzy. A tak naprawdę już liczy w głowie, no nie, ubędzie mi w ciągu roku, no to jest parę setek. Nie radź się ciała i krwi. Nie chodź po ludziach. Na kolana. Jeśli Bóg do ciebie mówi, to ty wiesz, że On do ciebie mówi. I na kolana i słuchaj tego, co ci mówi. A co ci mówi? Chce cię wyrwać z tej ziemi, w której rośniesz. Chcecie przenieść do mojego królestwa. I ty mi, synku, w tym nie przeszkodzisz. Wiecie, że Bóg takie diktum ma dla każdego, którego chce zbawić? On nie przychodzi, nie pyta, ty wiesz, mogę cię wyrwać z tego świata. A pozwolisz mi na to? Nie, on to robi. Więc nie sprzeciwiaj się i żyj tak, jak Bóg ma to dla ciebie przygotowane. Nie bój się ludzi, bój się Boga. Jak się zaczniesz bać ludzi, no to ci mogę tylko współczuć, bo twoje życie będzie wyglądało strasznie. Co powie sąsiad, co powie sąsiadka, co powie pan Józek i pani Bronia, co powie mama, tata, wujek, ciotka, babka. No i co wtedy? Kogo posłuchać, kogo nie posłuchać? Może zbierzemy ich, będziemy przez głosowanie decydować.
Galacjanie, poganie jakby nie było, Grecy, to bardzo ciekawy naród, zostali z łaski zbawieni. I oczywiście, jak to pewnie Grecy, zaraz się wzięli za dyskusję i poszukiwania. No a judaizujący oczywiście byli na wyciągnięcie ręki. I zaraz im zaproponowali lepsze rozwiązanie. Jak ktoś zna Greków, to wie, że oni wszędzie palec wcisną, później płaczą, ale już palca nie mają. I ci zrobili tak samo. Więc nie chodź po ludziach, nie pytaj ludzi, nie szukaj tego, co ludzie mają do powiedzenia. Uwierz Słowu Bożemu. Dlatego, że Bóg chce cię uratować, chce cię wyrwać, chce ci dać życie nowe, święte, czyste. A jak będziesz żył dla ludzi, to razem z nimi poginiesz. I nie będzie śladu po tobie. Trzymajmy to, co mamy. Bo Słowo Boże jest dane nam z łaski. A diabeł zrobi wszystko, żeby zaszkodzić nam. Coś dobrego się szykuje w naszym mieście, bo nasz brat Marcin dostał sądowy nakaz zapłaty kary za to, że głosi Ewangelię w mieście. Nic się nie przejmujcie. Prawnie ta sprawa jest czyściutka do wygrania. Ale jeżeli już takie rzeczy się dzieją, to co się dopiero będzie działo? A przecież oprócz Bielska mamy Skoczów, Ustroń, Wisłę, Goleszów i możemy iść w drugą stronę, czyli Racibórz, czyli Jastrzębie, Żory, Rybnik, a Czechowica mamy pod nosem. Nic tego nie zatrzyma i ciebie niech nic nie zatrzymuje. Idź za Jezusem, bo On ci okazuje łaskę i nie przejmuj się ludzkim gadaniem, bo szkoda czasu.